Przebiliśmy się na Okonie. Mamy załamanie pogody i to takie solidne załamanie. Wczoraj od 12 czy od 13 godziny praktycznie przez cały czas padało, co możecie usłyszeć. No i postanowiliśmy połowić Okonie. Jak wyszło? No, całkiem ciekawie. No, padło sporo rybek i to w przedziale takich 26 do 32. Jeśli chodzi o przyłowy, to Mariusz miał piękny przyłów szczupaka. Coś więcej powiesz? No, założyłem w pewnym momencie obrotówkę i chyba w trzecim czy czwartym rzucie na spadzie przywalił nad roślinnością wodną i po wyjęciu żeśmy zmierzyli 81 cm i przywalił po 5 kg. Fajny procent. Ale powiedzcie, dlaczego zabraliście się za spinning? Dlaczego żeście poszli spinningować, panowie? I mnie tutaj samego żeście zostawili. Bo wcześniej, tam do godziny 12, mieliśmy bardzo duży ruch na wodzie, zaczęły pływać skutery, które skutecznie przegoniły tą białą rybę, nie było leszczy. I postanowiliśmy, że będziemy łowili wieczorem albo w nocy, kiedy to się wszystko uspokoi, a przejdziemy i połowimy Okonie. Szczególnie, że spotkaliśmy dwóch takich panów, którzy mówili, że można tutaj liczyć na naprawdę fajne garbusy. Ja miałem co najmniej 3 czy 4 ryby takie naprawdę potężne, które spadły z kija. A takich garbusów od 25 do 32 cm, no to naprawdę gdybyśmy chcieli naliczyć wczoraj, to było mnóstwo. Ja myślę, że pod 50 sztuk za 3 godziny łowienia. Przerzuciliśmy się na łowienie paproszkami, znaczy Mario łowi troszkę większą gumą, bo bodajże 5 cm. Łowi na River Mastera z talizmanem. Ja natomiast łowię na Genesisa i na Diaflexa, tego od 2 do 10 gramów. No i piękne rybki dzisiaj nam, po prostu siadają nam mega rybki i to praktycznie w co drugim rzucie. No, to jest niesamowite. Jak dzisiaj posprzątaliśmy tą wodę. No piękne łowisko z ogromnym potencjałem, jak na nie patrzy. I najważniejsze, że to jest woda no kill. No, więc widać, że jeżeli się zadba o zbiornik, to ten zbiornik potrafi obdarować naprawdę pięknymi rybami. Natomiast dzisiaj no, powoli się pakujemy, rano jakieś karasie, załamanie pogody i broń. Branie? No i mamy. Nie, to jednak panowie na zawodach nam zrobili branie. Aha. Najważniejsze, że połowiliśmy dużo białej ryby. Był dobry dzień, jeden i drugi. No niestety te łódki, te skutery, jak wcześniej wspomniałem, skutecznie przepędziły nam tą białą rybę. Ale to jest plus. Bo gdyby nie to, to wy byście wtedy nie poszli ze spinningami, nie połowili tego ładnego szczupaka, nie złowili tych pięknych, dużych okoni. Wszystko się dobrze złożyło. Niestety dzisiaj musimy się pakować w takiej, a nie innej pogodzie. Leje deszcz, będzie wszystko mokre. No ale cóż, daleko do domu nie mamy, bo mamy tylko 60-70 km godzina drogi. Cieszę się, że cię zawołałem.